Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda, Pieniądze, Inwestycje. Witam w kolejnym odcinku, w którym omawiamy spółki z polskiej giełdy. No i dzisiaj dwie spółki, które ze względu na to zbliżające się, a może nawet to, które już jest, spowolnienie gospodarcze, powinny mieć trochę ciężej niż w ostatnich latach. Na pierwszy rzut oka tak to widać, jednak jeżeli się im przyjrzymy tak dokładniej, no to niekoniecznie musi tak być. No... Pamiętajmy, że każdy tak naprawdę kryzys, każde spowolnienie jest szansą i oczywiście w słowie szansa jest też takie duże zagrożenie. Zawsze tak jest, ale myślę, że właśnie podmioty, o których dzisiaj... Owiem, bardziej patrzą na to przez pryzmat tego, że tutaj dzięki właśnie temu spowolnieniu, no pomimo można powiedzieć tego spowolnienia, jednak będzie można pokazywać te dobre wyniki w przyszłości. Pierwszą spółką, o której chcę powiedzieć, jest Team. No i jeżeli chodzi o spółkę Team, no to to jest spółka, która działa w tym momencie w 100% i komersowo. E to, to są tak naprawdę dwie spółki w tej grupie kapitałowej. Do niedawna były trzy, aczkolwiek jedną sprzedali, w tym momencie to jest spółka. Team, która właśnie jest na tym rynku elektrotechniki. Praktycznie wszystko właśnie z tego segmentu, i to też jest im taką bardzo dużą siłą, że ten asortyment oczywiście mówimy o ich danym segmencie ten asortyment z tego segmentu jest naprawdę bardzo, ale to bardzo szeroki. Drugą spółką jest 3LP, czyli ich spółka logistyczna, która obsługuje sklep Team, ale też obsługuje inne, inne podmioty. Myślę, że takim najbardziej znanym podmiotem, który oni obsługują, jest chociażby Ikea. Więc tutaj patrząc na to z tej perspektywy, no to też są dwie spółki. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o Team, były plany, a tak naprawdę dalej są plany debiutu 3LP na giełdzie, czyli żeby 3LP było taką już zupełnie osobną, osobną spółką, aczkolwiek tutaj miał być ten debiut w 2022 roku. No, ze względu na to, co się obecnie dzieje na giełdzie, ten debiut jest przesunięty, jeszcze nie mamy jakiejś takiej oficjalnej. Daty, aczkolwiek, jeżeli chodzi o 3LP, oni chcieli wejść na giełdę, żeby pozyskać finansowanie na dalszy rozwój. Ten rozwój nie jest zagrożony, po prostu więcej, na przykład, będą mieli z kredytów i dalej będą się rozwijali, rozwijali na przykład tą przestrzeń magazynową, więc tutaj, jeżeli chodzi o ten rozwój 3LP, on nie jest zagrożony, no a w przyszłości pewnie ten debiut też będzie, jak mówię, daty. W tym momencie nie znamy, ale prawdopodobnie kiedy ta sytuacja na giełdzie się, no i na świecie się uspokoi, no to wtedy powrócimy do tego, żeby 3LP na tej giełdzie, na tej giełdzie było. No i jeżeli chodzi o grupę TIM, no to jak mówiłem, to, to spowolnienie gospodarcze można tutaj też postrzegać właśnie poprzez szanse, ze względu na to, że TIM na swoim rynku to jest naprawdę bardzo duży podmiot, oni w ostatnich latach, mocno zwiększali swoje wyniki finansowe, no tam była można powiedzieć zmiana modelu. Biznesowego parę, parę lat temu, no i w ostatnich latach, naprawdę te przychody no, pokazują, że ta zmiana wyszła im całkiem na dobre. Widzimy, że jest jednoznaczny taki trend wzrostowy, jeżeli chodzi o ten przychód. I co ważne, też zysk netto bardzo mocno idzie do góry. Bardzo często mamy do czynienia ze spółkami, które mocno angażują się w to, żeby ich marka była bardziej rozpoznawalna, żebyśmy właśnie zwiększali te przychody, ale kosztem y, zysku, czy to netto, czy eBidy, czy zysku operacyjnego. Tutaj okazuje się, że team połączył jedno i drugie i pomimo tego, że mocno się rozwija pod względem przychodowym, potrafi to też przekuć na odpowiednie zyski. Tak naprawdę ten efekt skali, myślę, że tutaj też występuje, więc raczej nie spodziewam się jakiegoś takiego mocnego spowolnienia, jeżeli chodzi właśnie o tę rentowność, biorąc pod uwagę spółkę, biorąc pod uwagę grupę kapitałową team. Jeżeli chodzi o Team, no mówiliśmy o tym, że jest jakieś spowolnienie w gospodarce. W teamie to też widać, bo spółka Team przedstawia swoje miesięczne szacunki przychodów. Ważne jest to, że to są jednostkowe przychody za spółkę Team, a nie za całą grupę. Przypomnę, że w tej grupie kapitałowej jest jeszcze 3 LP. W każdym razie, jeżeli chodzi o lipiec, no to ze wstępnych wyników, ze wstępnych szacunków wynika, że w lipcu 2022 roku wzrost przychodów był o 0,4% rok do roku, czyli można powiedzieć praktycznie było to tak samo jak w tamtym roku, Na no do tej pory jednak notowali te wysokie, wysokie dynamiki wzrostów, zazwyczaj to były dwucyfrowe, no w czerwcu taka, taka nie była, to były takie pierwsze oznaki tego spowolnienia, teraz widzimy, że jest mniej więcej to samo co było, co było rok temu, tutaj spółka podkreśla, że w przeliczeniu na dzień roboczy sprzedaż była wyższa o 5,. 2% ze względu na to, że w tym roku było mniej tych dni roboczych, no ale widzimy, że ta dynamika i tak nie jest już tak wysoka, jak to było jeszcze 2-3-4 miesiące temu. Oni sami mówią, że tak czy inaczej spowolnienie w gospodarce staje się faktem, Symptomy tego było widać już po czerwcu, gdy w naszych szacunkach zanotowali jednocyfrowy wzrost rok do roku. To jest coś zupełnie, zupełnie normalnego, jeżeli chodzi właśnie o cykle koniunkturalne, że w końcu to spowolnienie przyjdzie. Oczywiście, no mieliśmy taki wyjątkowy czas, gdzie tego spowolnienia naprawdę bardzo długo nie było, ale też trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o samą grupę Team, no to oni są od wielu, wielu lat na, wielu lat na rynku. Prezesem spółki team jest Krzysztof Folta, który jest też dużym akcjonariuszem w, w spółce można zobaczyć, że jeżeli chodzi o Krzysztofa Folta z żoną Ewą, czyli tutaj musi z żoną dobrze żyć, no to mają ponad 20%, no około 1 całej całej spółki. Czyli tutaj widać, że jeżeli chodzi właśnie o tym. Plusem jest to, że oni od wielu lat już działają na rynku. Niejedno spowolnienie jest za nimi i też niejedno spowolnienie jest za sterami pana Krzysztofa Folty. Więc możliwe, że będą lepiej przygotowani niż podmioty, dla których właśnie jest to taki pierwszy, gorszy okres. Zresztą. Zawsze jest tak, że jeżeli chodzi o jakieś spowolnienia w gospodarce, to te duże podmioty są bardziej na wygranej pozycji niż, niż te podmioty mniejsze. One mają zazwyczaj duże, też pierwsze, pokłady nakłady gotówki, też po drugie, udziały w rynku, są bardziej rozpoznawalni i to wszystko idzie na ich, na ich korzyść. No, patrząc na samą spółkę, samą spółkę Team, no to oni też przedstawili swoją strategię. Do tej pory ta strategia była wykonana. W 100% jeżeli chodzi o sprzedaż na lata 2019-2021 w 2021 roku rentowność bidy 8,7% przychody ze sprzedaży ponad 1,2 miliarda złotych więc na ten moment wygląda to naprawdę wszystko bardzo bardzo dobrze zresztą widzieliśmy to po tych wynikach finansowych no i teraz mówimy o tym że przychody ze sprzedaży mają do 2026 roku być na poziomie 3 miliardów 3 miliardów złotych EBITDA Teamu ma być na poziomie 250 milionów złotych. Czyli ten rozwój, który był ostatnio w grupie, musi jeszcze, jeszcze przyspieszyć. No, zobaczymy, jak to będzie z 3LP. Czy oni się tak oderwą całkowicie od Timu, Czy ten do tego debiutu w końcu dojdzie? Czy jeżeli dojdzie, no to też kiedy? Czy to będzie przyszły rok? Czy może jakieś lata kolejne? Tutaj też mamy taką pewną niewiadomą. Aczkolwiek, to, że jeżeli chodzi o Team, mamy taką strategię, oznacza jedno, to, że Team musi przyspieszyć. Nie jakoś strasznie mocno, to nie jest strategia. Nie do wykonania, aczkolwiek no jest to trzeba przyznać strategia ambitna. Oni muszą przyspieszyć ze wzrostem, a pamiętajmy o tym, że no im wyższa baza, tym ciężej, jakby ciężej rosnąć o tę samą kwotę procentowo. Tak, no jeżeli zarabiamy powiedzmy miliard, no to jeżeli urośniemy o 10%, no to znaczy, że zarobiliśmy więcej 100 milionów. Jeżeli zarabiamy 2 miliardy, to ten, taki sam wzrost 10% oznacza większe wyniki o 200 milionów. Więc im jesteśmy większym podmiotem, no tym te wzrosty bardzo często mogą wyhamować. Tutaj, jeżeli chodzi o spółkę Team, oni mówią o tym, że te wzrosty będą na co najmniej tak, takim samym poziomie, jak to, było, jak to było do tej pory, więc to jest też pewien, pewien plus, jeżeli chodzi o spółkę. No i tutaj w jednym z wywiadów z szefem spółki Team jest pytanie, czy to spowolnienie, no, które już praktycznie staje się faktem, to jest też szansa dla Teamu i oni powiedzieli, że nie będzie to pierwsze spowolnienie gospodarcze w historii Timu, i to jest właśnie dla mnie ta taka bardzo mocna przewaga. Z każdego dotychczas wychodziliśmy mocniejsi. Potrafimy znaleźć drogę efektywnego wzrostu w czasach kryzysowych. Jedyną strategią, którą mamy na taki moment, jest szybkie dostosowywanie się do sytuacji zawsze nadążamy. I tutaj mówią o tym, że mają obecnie około 12% w rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. W Polsce to daje nam pierwsze miejsce, i to, co mówiłem, tutaj duży, może więcej. Zauważmy, te małe podmioty będą miały. Ciężko, no to oznacza, no nie oszukujmy się, bankructwo części tych podmiotów, ewentualnie takie no, zwiny, zwinięcie żagli, czyli po prostu działamy na półgwistka, robimy tylko to, co musimy. A to oznacza, że pojawi się luka w rynku. Dzięki temu Team będzie mógł zwiększyć swój udział. I zawsze tak jest, że te duże podmioty właśnie w czasach kryzysu, jeżeli oczywiście dobrze to wykorzystają, będą mogły zwiększyć ten swój udział w rynku, zaangażowanie w rynku. No i wbrew pozorom, mimo tego, że mamy spowolnienie, mimo tego, że wycena spółki Team spadła, no bo umówmy się jeszcze do niedawno, tutaj oni byli w okolicach 35 zł, jeżeli sobie zobaczymy, Ponad 35 zł w kwietniu nawet tam było, teraz to są okolice 20 zł i rzeczywiście tutaj nie ma co się dziwić, jeżeli jest gorzej, no to inwestorzy gorzej też podchodzą do tak naprawdę wszystkich spółek od początku roku, no mamy tutaj spowolnienie niemalże na całej giełdzie, giełda mocno dosyć spada ale biorąc pod uwagę właśnie tego typu duże podmioty, a Tim jest dużym podmiotem na rynku, niekoniecznie patrzy na to jako takie bardzo, bardzo duże zagrożenie właśnie ze względu na to, że większy udział w rynku, większy kawałek tortu Tim będzie mógł sobie uczknąć. Więc to z jednej strony oczywiście. Przejściowo jest ciężkie dla spółki, zresztą widzimy to po tych miesięcznych przychodach, które już w tym momencie są mniej więcej tak same, jak to było rok temu. I spodziewamy się raczej, że tutaj nie będzie jakiegoś. I jakiegoś jakichś nagłych wzrostów, czyli prawdopodobnie w najbliższych miesiącach też nie wrócimy do tych dynamik wzrostu dwucyfrowych, tylko bardziej właśnie będzie to, co w czerwcu, w lipcu, jednocyfrowe dynamiki wzrostu, może właśnie mniej więcej na zero, tak jak to było w lipcu, więc przejściowo prawdopodobnie to będzie taki cięższy okres dla spółki. No ale zauważmy, po pierwsze, ta baza z 2021 roku jest naprawdę bardzo wysoka. No po drugie, jak mówię, Tim jest spółką dużą, Tim jest dużym, e, dużym podmiotem, więc to też jest plus duży, może więcej, zwłaszcza w sytuacjach takich kryzysowych. No i też mówimy o tym, że Team ma jasną politykę dywidendową. Przyznam, że jeżeli chodzi o te polityki dywidendowe, zazwyczaj mamy do czynienia z czymś takim, że na przykład spółka stwierdza, że to znaczy od na przykład 10 do 50% jednostkowego zysku netto na dywidendę. I to jest taka normalna, standardowa polityka dywidendowa. No, Plusem jest to, że jakąś tam w miarę przejrzystość mamy, mniej więcej wiemy czego się spodziewać, no ale umówmy się, te zakresy zazwyczaj są dosyć duże, mówiłem tu. Że między 10 a 50%, często a między 50% a 100%. Więc tutaj ciężko się jednoznacznie domyślić, jaka ta dywidenda będzie. Team ma taką przewagę, że oni zrobili bardzo jasną, bardzo klarowną tę politykę dywidendową. Przyznam, że to jest jedna z niewielu spółek, która ma właśnie tak klarowną politykę dywidendową, bo oni powiedzieli jasno: jeżeli jednostkowy zysk netto w danym roku obrotowym będzie 15 milionów złotych, to będzie złotówka na akcję. I jeżeli będzie więcej, to powiększamy o 50% nadwyżki jednostkowego, yy, jednostkowego zysku netto ponad tę kwotę 22 199 zł 200, 200 zł dokładnie, czyli powyżej tą dywidendę, którą oni wypłacili. Czyli mamy 15 milionów, mamy złotówkę na akcję, jeżeli mamy ponad Tę złotówkę na akcję, ponad 22 miliony 200 tysięcy złotych, no to też dokładnie możemy sobie wyliczyć, ile konkretnie będzie tej dywidendy. To jest myślę, że takie bardzo, bardzo jasne. Nie wiem, czy to nie jest najbardziej klarowna polityka dywidendowa, no bo po wynikach rocznych tak naprawdę od razu będziemy wiedzieli, ile tej dywidendy będzie. Jeżeli będzie mniej niż 15 milionów złotych, no to tutaj już, już zarząd będzie decydował, jaka ta dywidenda będzie, czy ta dywidenda będzie, no na ten moment spółka. Dywidendowa jest, i spółka tę dywidendę wypłaca, no, coraz wyższą. Zauważmy, mieliśmy. Złotówkę 80 groszy, ale później 2,20, teraz 2,40, gdzie tutaj jest wypłacana w dwóch zaliczkach. Dla mnie to też jest plus, że spółki nie wypłacają jednorazowo takiej dywidendy. Nie ma takiego dużego odcięcia w jednym momencie, tylko właśnie jest kilka tych, tych dywidend. Tak naprawdę dla mnie im więcej, tym im więcej tym lepiej, tym mniej wahań na tej, na tej kursie. Są spółki, które na przykład wypłacają kwartalnie, chociażby nie. Wiem, I firma w Polsce jest taką spółką, która wypłaca kwartalnie tę dywidendę. Myślę, że Myślę, że tutaj im więcej właśnie tych wypłat, dywidend, tym po prostu lepiej. Więc zawsze patrzę na takie zaliczki raczej pozytywnie. No patrząc ogólnie na, ogólnie na spółkę, na grupę kapitałową, Team nie oszukujmy się, jest spowolnienie. Pieniądze z KPO wciąż dla mnie są bardzo zagrożone. Ja to powtarzam od początku, kiedy mieliśmy pierwsze informacje o tych pieniądzach z KPO i dalej będę to powtarzał. Póki tych pieniędzy nie zobaczę, to ja w nie, nie uwierzę. Uważam, że obecnie wciąż one są bardzo zagrożone, pomimo tego, że cały czas tutaj słyszymy, że one już są odblokowane, że już tam już Listonosz przynosi nam te, te pieniądze, to jednak... Ja uważam, że póki ich tu nie będzie, no to nie można nic mówić, na, nic mówić na pewno. Ja się wcale nie zdziwię, jeżeli tych pieniędzy w tym roku nie zobaczymy. Pytanie, czy je w ogóle zobaczymy, więc to jest myślę, że taki problem, no, który będzie w całej gospodarce i Tim też to dotknie. Mamy to spowolnienie, widać to po tych miesięcznych wynikach, i team też to dotyka. Także absolutnie ja się nie dziwię temu, że w tym momencie spółka spada, ale patrząc tak w dłuższej perspektywie, w perspektywie kilku lat, pytanie. Czy te obecne zawirowania, które są na rynku, właśnie nie są bardziej szansą dla? Dla grupy kapitałowej, mówię grupy kapitałowej, bo przypomnę, że to są dwie spółki. No a jeżeli chodzi o 3LP, oni też się bardzo mocno, bardzo mocno rozwijają. Tutaj też ten, jeżeli rynek e-commerce się rozwija, no to 3LP też się mocno rozwija. No pamiętajmy, że właśnie 3LP obsługuje Team, ale też IKE, też Oponeo, chociażby inną spółkę z giełdy. Ja raczej jestem pozytywnie nastawiony w perspektywie dwóch, 3 lat. W perspektywie 2-3-4 miesięcy, no tutaj myślę, że to będą trudne czasy dla. dla Spółki Team, zwłaszcza patrząc z tej perspektywy, że bardzo mocno rośli i wielu inwestorów uważa, że te takie bardzo mocne wzrosty rok do roku są normą. No tutaj widzimy, że jest mniej więcej ten sam wynik rok do roku, jeżeli chodzi chociażby o lipiec. No i tutaj są, są mocne spadki. Myślę, że tutaj, biorąc pod uwagę następne miesiące, nie będziemy mieli jakiegoś jakiegoś mocnego wzrostu, tylko bardziej właśnie te wyniki czerwcowe, lipcowe będą tutaj powtórzone, jeżeli chodzi o spółkę Tim. No, a drugą spółkę, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, jest spółka Kompremum. I Kompremum tutaj, biorąc pod uwagę całą grupę, no to trzeba przyznać, że to jest grupa, która bardzo mocno się zmieniła. Przypomnę, że jeszcze do niedawna oni nazywali się Pozbud. Tam był zupełnie inny zarząd, oni zajmowali się stolarką otworową w tym momencie też się tym zajmują, ale to jest tylko jedna z części ich działalności, bo to są usługi budowlane, segment OZE chociażby deweloperski, przemysł kolejowy, także to jest już w tym momencie taka całe można powiedzieć cały holding, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju spółki z innym zarządem, z innymi innymi ludźmi. Oczywiście ten segment stolarki otworowej dalej tam, dalej tam jest, no ale jak mówiłem, dużo innych też, też segmentów. No Spółka mała, bo tutaj kapitalizacja w okolicach 100 milionów złotych, więc trzeba powiedzieć sobie, że to jest spółka bardzo mała, więc ciężko przewidzieć, co będzie w najbliższym czasie na kursie, ze względu po prostu na to, że na tych mniejszych spółkach jest mniejsza płynność, więc tutaj takie dosyć mocne ruchy mogą wynikać tak naprawdę z żadnych istotnych informacji, bo jeżeli ktoś wejdzie jakimś, nie wiem, kapitałem 50-70 tysięcy, gdzie to nie jest jakiś duży kapitał, to może wywołać mocne wzrosty na kursie, tak samo analogicznie mogą być spadki, tutaj żadnych takich istotnych informacji wcale nie musi być, więc na to trzeba uważać przy tych dużych, dużych spółkach. No spółka Kompremum ostatnio bardzo mocno się poprawiła, jeżeli chodzi o ostatnie lata w przychodach, zauważmy okolice 200 milionów złotych, 2,14, 2,15 tak pokazywali te przychody, później był mocny spadek i teraz cały czas trzymają te 200 milionów złotych, zyski też na naprawdę bardzo dobrym poziomie, chociaż tutaj był pewien problem, bo jeżeli chodzi o czwarty kwartał 2021 roku, Przychody były dobre, bardzo dobre, 60 milionów złotych, ale zysk netto tylko 1,6 miliona, zysk ze sprzedaży też 3,7. Koszty ich mocno tutaj, mocno i tutaj zjadły i to był myślę, że duży problem i tutaj była taka bardzo duża niepewność. Stąd też wyniki za pierwszy kwartał ja przyjąłem naprawdę tak bardzo pozytywnie, przyznam nie spodziewałem się tak dobrego wyniku netto. No uważałem, że te problemy z czwartego kwartału mogą przejść na, na kwartały kolejne, tak się, jednak, tak się jednak nie stało, jeżeli chodzi o spółkę. O spółkę Compremum. Tutaj mówiłem o polityce dywidendowej, jeżeli chodzi o tim Compremum też przyjął politykę dywidendową. Tutaj trzeba przyznać, że to była spółka, która do tej pory, no od dawna, dywidendy nie wypłacała. Na ten moment nie wiemy, czy, czy będzie dywidenda, jaka ta dywidenda będzie, ale przyjęli w 2021 roku politykę, politykę dywidendową. No i tutaj mówimy o tym, że będzie polityka wypłaty. Polityka wypłaty dywidendy, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę. No i tutaj mówimy o tym, że propozycja wypłaty dywidendy do 66% zysku netto spółki przy pewnych założeniach. Więc możliwe, że w przyszłości jakąś tam dywidenda tutaj, dywidenda tutaj będzie. Warto zaznaczyć, że jeżeli chodzi o kompremum, no to oni tutaj mocno jadą na jednym kontrakcie i to jest myślę, że takie dosyć duże zagrożenie, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o spółce, bo to jest taki kontrakt kolejowy, jeżeli chodzi o kompremum, no podpisany jeszcze za czasów pozbudu. w tym momencie procent zaawansowania na koniec 2021 roku to jest około 50%, na ten 22 rok jeszcze jestem spokojny, no ale prawdopodobnie chyba w 2023 będą ten kontrakt kończyli. Pytanie, co tutaj będzie dalej, bo ten kontrakt odpowiada za naprawdę bardzo, bardzo dużą część ich przychodów, więc tutaj no, liczymy na to, że spółka będzie podpisywała nowe, nowe umowy. Były takie zapowiedzi nowych umów, były nawet już no, prawie podpisanie nowych umów na chociażby. Wagony kolejowe, bardzo potężny kontrakt, jednak okazało się, że tego kontraktu na ten moment nie ma. Tam cały czas można powiedzieć, są pewne przepychanki właśnie między zamawiającym, a między, między spółką, bo tutaj spółka w konsorcjum miała miała to robić z taką inną spółką Mactrain, no w tym momencie tego kontraktu niestety, niestety nie ma, więc to jest no, można powiedzieć pewien, pewien minus, no i jak mówię, minusem jest to, że oni mocno jadą w przychodach na jednym, na jednym kontrakcie, jednak tutaj mówi spółka, że realizacja strategii rozwoju w zakresie udziału w rynku stolarki otworowej jest, no bo tutaj mówimy o tym, że w, w czwartym kwartale, tak naprawdę w trzecim kwartale, czwartym, w pierwszym kwartale była taka reorganizacja tego zakładu w Słonawach, mówię o zakładzie odpowiedzialnym za właśnie ten segment stolarki otworowej. No i w tym 2022 roku mają być te pierwsze jakby owoce właśnie tej całej reorganizacji, i tego, że zacieśniają współpracę, zacieśniają współpracę z partnerem biznesowym ze Stanów. Zjednoczonych, tutaj wzajemne zaangażowanie, rozwój współpracy na rynku amerykańskim. Możliwe, że też tam jakiś, na przykład, oddział będą otwierali, zobaczymy. W każdym razie ma być to właśnie zacieśnienie tej współpracy, no więc to jest na pewno, myślę, że informacja, informacja pozytywna. Jeżeli będą się jeszcze dywersyfikowali od złotówki, to w moim odczuciu jest to jednak informacja zdecydowanie, zdecydowanie pozytywna. I tutaj mówimy o tym, że jeżeli chodzi o spółkę, będzie się rozwijać poprzez rozwój sieci dystrybucji, mającej na celu zwiększeniu przychodów i też poprzez wspólne pozyskanie dodatkowego finansowania na rozwój mocy produkcyjnych w Polsce, czyli to takie dosyć mocne tutaj zaangażowanie właśnie tego partnera biznesowego, patrzę na to na pewno, na pewno pozytywne i kompremium mówi, że już w drugim kwartale będą lepsze te wyniki, właśnie w stolarce. Eksport będzie wzrastał, no zwłaszcza mówimy o tym kierunku, oczywiście, kierunku amerykańskim. Tutaj, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, to w styczniu w fabryce był przestój ze względu na remont, wymianę narzędzi w jednym z głównych linii, więc teraz tego już nie będzie. No więc spodziewamy się tutaj no, dobrych wyników za ten, za ten drugi kwartał, jeżeli chodzi właśnie o właśnie o spółkę. Na, jeszcze kilka miesięcy temu mówili, że ten segment stolarki otworowej w 2022 roku ulegnie podwojeniu, jeżeli chodzi o przychody. No, w tym momencie tutaj mówi, że sprzedaż, czy będzie podwojona, czy to się uda. Prezes wiceprezes mówi, nie wiem, ale eksport do Stanów Zjednoczonych na pewno będzie wyższy niż w roku poprzednim, więc no możemy się spodziewać jednak po tych słowach, że, że będzie ciężko, jeżeli chodzi o podwojenie tego, tego wyniku, więc to jest, można powiedzieć, taki, taki pewien minus, no aczkolwiek na przestrzeni najbliższych lat prawdopodobnie ten segment stolarki otworowej dalej będzie, dalej będzie wzrastał, więc to jest też duży plus. No, spółka ma taki istotny kontrakt. Niedawno tutaj podpisała istotny kontrakt. Mówimy o realizacji inwestycji w wybudowaniu zakładu produkcyjnego ogniw baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii. No i właśnie zawarli pod koniec września tutaj. Umowę z innymi podmiotami, właśnie porozumienie odnośnie do zakładu produkcji baterii, baterii w Europie, obsługa rynku europejskiego to ma być, to ma być naprawdę potężny, potężny zakład. Tutaj mówimy o tym, że w ramach partnerstwa powstanie nowy zakład, bateria, ogniwa, moduły, systemy, dzięki którym systemy energii odnawialnej staną się przystępne, przystępne cenowo. Więc to jest naprawdę bardzo duży, bardzo duży program, który myślę, że też znajdzie finansowanie. Tutaj mówimy o tym, że starają się znaleźć jakieś miejsce w strefie ekonomicznej po to, żeby po to, żeby właśnie mieć takie fajne dofinansowania, też się mówi o naprawdę bardzo potężnych dofinansowaniach do tego, do tego kontraktu. Więc ja na ten moment patrzę na ten kontrakt naprawdę na, no, bardzo pozytywnie. Zresztą to jest spółka, która mówiła o tym, że chce się rozwijać w tym segmencie OZE, właśnie w systemie na przykład baterii, i rzeczywiście to rzeczywiście to robi. No, ten kontrakt no i jest można powiedzieć w tym, w tym segmencie. Oczywiście kontrakt budowlany, mówimy o kontrakcie tutaj. Na, 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 jakby... Na początku trzeba oczywiście to wszystko, to wszystko wybudować, to wszystko zrobić, więc to jeszcze jest, tutaj mówimy o tym, że, że jeżeli chodzi o ten kontrakt, no to są najbliższe lata i cały czas ta sytuacja dynamicznie się zmienia, więc trzeba tutaj patrzeć, co się będzie działo, ale na pewno to jest plus, że w końcu dywersyfikujemy się od tego jednego dużego kontraktu kolejowego, więc to jest moim zdaniem duży, duży plus, no bo jak sobie zobaczymy na te wyniki, chociażby za pierwszy kwartał, zauważmy usługi budowlane, no to jest zdecydowanie największy, największy segment 38,5 miliona złotych 45,5 miliona gdzie tutaj mówimy właśnie w dużej mierze o tym kontrakcie GSMR o tym kontrakcie kolejowym stolarka otworowa niecałe 7 milionów usługów, usług usług deweloperskich tutaj nie było w tym pierwszym w tym pierwszym pierwszym kwartale no więc tutaj patrzymy też na to, żeby spółka się trochę bardziej, jakby dywersyfikowała, też, też pod względem geograficznym, bo ten eksport jest dosyć niski, ale jak mówiłem, tutaj to partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi powinno spowodować, że będzie, będzie większość, będzie coraz więcej właśnie tego, tego rozwoju w kierunku eksportu. No w tym momencie patrzymy na, tym, na to, że główne ich przychody właśnie wynikają z tego kontraktu GSMR. No i jakby problem jest taki, że on się za rok, pewnie około za roku może będzie kończył 22, część 23 jeszcze jest bezpieczna, no ale trzeba szukać jakichś nowych kontraktów, no bo jeżeli tego nie będzie, no to będziemy mieli duży, duży problem, no bo te przychody spółki bardzo mocno, bardzo mocno spadną. Spółka szuka kontraktów i można powiedzieć takich, no, dosyć niekonwencjonalnych kontraktów, bo tutaj mówimy na przykład o tym, że że jeżeli chodzi o spółkę, to zawarli umowę na realizację kontraktu w Grecji i tutaj mówimy o tym, że zrobią Pieczarkarnie, no coś, czego raczej mało kto się spodziewał. Mówimy o wykonaniu prac projektowych, budowlanych, dostawa technologii dla produkcji właśnie, właśnie pieczarek. Więc tutaj spółka, no próbuje się dywersyfikować, ale jakby największym zagrożeniem dla mnie jest to, że, że wciąż jedziemy na tym takim jednym, no bardzo dużym. Kontrakcie, który jeszcze oczywiście się nie kończy, jeszcze możemy trochę na nim, na nim pojechać, e, aczkolwiek, no tutaj myślę, że trzeba się coraz mocniej dywersyfikować i na to największy, e, największy nacisk należy kłaść, i na to ja najbardziej będę zwracał uwagę, czy spółka podpisuje jakieś nowe kontrakty, no bo myślę, że tutaj już trzeba myśleć o jakichś nowych. Istotnych kontraktach. Miał być kontrakt z McTrain jako konsorcjum, właśnie odnośnie remontu wagonów. No tutaj cały czas jest to, jest to można powiedzieć, zagrożone. Na ten moment tego kontraktu po prostu nie ma, więc w tym momencie trzeba raczej, raczej szukać jakichś innych. Więc to jest takie, takie zagrożenie. No ale spółka wygląda interesująco pod względem tych wszystkich segmentów, w których wchodzi. Między innymi ten segment OZE, który w tym momencie się, w momencie się rozwija. No spółka jest już zupełnie, można powiedzieć, Inną firmą niż jeszcze 2-3 lata temu, chociaż ten segment stolarki otworowej tam cały czas jest, no i on się ma rozwijać. Według tych wszystkich informacji, które do nas docierają, ma się rozwijać i to ma się rozwijać zagranicznie. No, i tu już w drugim kwartale mamy widzieć te wyniki, więc czekamy na te wyniki za drugi kwartał. Zobaczymy, czy one rzeczywiście będą, będą lepsze. Ja tutaj jakichś złych wyników absolutnie się nie spodziewam, jeżeli chodzi o spółkę kompremium. Spółka cały czas wycenia na nisko, ale jak mówiłem, stąd wyceną, z tym kursem akcji tutaj trzeba uważać. No, bo jest to na pewno spółka, spółka mała, ale interesująca, właśnie patrząc na to przez pryzmat, jakie ona teraz ma u siebie segmenty, no i też jakie kontrakty podpisuje. Mówię właśnie o tym kontrakcie na, kontrakcie na, na te. Baterie litowo-jonowe, aczkolwiek, jak mówię, w tym momencie najbardziej patrzymy na to, żeby tych kontraktów było jakichś nowych jak najwięcej, no bo ten kontrakt z koleją kiedyś się, kiedyś się skończy, chociaż na ten moment, na koniec 2021 roku, 50% wypełnione, więc jeszcze tutaj będzie, będzie co, co robić. I to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Dzięki bardzo, cześć.